Dzień dobry widzowie, witamy w przejeździe drogą krajową numer 63. Zaczynamy z województwa lubelskiego. Tak, dzień dobry. I Wojtas też jest. Ogólnie krajóweczka kochana, akurat jedziemy w tym momencie jedynym odcinkiem tak naprawdę, którym nie jechałem. W sumie są dwa takie odcinki. Bo jeszcze od Węgorzewa do granicy z Rosją. Tak. Ja akurat tym odcinkiem jechałem, jako jednym z trzech. Tak. Gmina Wisznice, tutaj rondko było z województwa numer 815. Ja raczej się nie będę dużo odzywać i opisywać, ponieważ to nie są kompletnie moje tereny i nie wiem, co to jest ciekawego. No ale coś tam. Poet Parczewski, do którego wjechaliśmy tylko na chwilę właśnie, bo tak. No. I znowu do niego wjeżdżamy. To się dzieją fajne rzeczy, ogólnie z granicami. I z powrotem. W ogóle. Poet Razyński. Tutaj będzie strasznie dużo tych znaków chyba, bo w porównaniu na przykład z przejazdem dookoła Polski, tak? Tak. To tam było tylko powiaty, a tutaj ja stwierdziłem, że będę masochistą i zrobię też znaki gmin. Tak, ja gdybym miał robić znaki gmin dookoła Polski, to bym nie skończył tego do następnych świąt. Tak. Miasto Radzyń Podlaski. Wjazd. Tam było po piękne po lewej stronie Media Expert, w którym kupiłem sobie kabel HDMI. Super. Wracając z Giżycka. Gmina Ulan Majorat. Piękna nazwa, naprawdę. To będzie dużo. Chyba. Tak. Głównie jak wjedziemy do Podlaskiego. O. Tu się coś zepsunęło. Ze Street View. Powiat Łukowski. Weno daj suba. A jak już dałeś, to kliknij dzwoneczek. Bo nie usłyszysz nowych pioseneczek. Miasto Łuków. W Łukowie się dzieje ciekawa rzecz, ponieważ tam jest coś takiego, że droga krajowa 76 bodajże jest poprowadzona obwodnicą, a 63 jest przez centrum, tak znikąd. O, i mamy województwo mazowieckie na chwilkę, zaraz z powrotem będzie lubelskie. Tak jest. I znowu mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Wiśniew. Teraz już na stałe chyba. Tak, w mazowieckim na stałe. Znaczy, potem wyjedziemy jeszcze do Podlaskiego i wrócimy do mazowieckiego, ale to już w następnym odcinku. Bo będą ogólnie dwie części. Gmina Siedlce. Jedziemy wspólnym przebiegiem z DK2 w tym momencie i tutaj stała się bardzo ciekawa rzecz z tymi dojazdówkami do krajówki. Wyrzucało mnie na nie. Miasto Siedlce. I z powrotem do powiatu siedleckiego. No i kolejna głupia nazwa, gmina Suchożebry. Popatrz, bracie, te modele stoją tutaj co niedzielę. Co tu tak z daleka
I jest o tyle dobrze, opowiadam Sokołowski, jest o tyle dobrze, że jest nowe Street View. Więc jakoś to w miarę wygląda. Tak, bo było nagrywane 3 dni temu, a lubelskie, a dzisiaj dopiero tak naprawdę skończyłem nagrywać i montować mazowieckie. O, tutaj piękne Sokołów. Kabanosiki. No, dziwny bardzo plac w Sokołowie. Z dróg jednokierunkowych na krajówce. Tam była miejscowość Zembrów, prawie jak Zambrów. O, proszę, gmina Sterdyń od razu. Pozostało nam 3,5 minuty nagrania, więc zbliżamy się już prawie że do końca, gmina Ceranów. Właśnie przejechaliśmy przez Bug. Tutaj po lewo była droga na Zuzele, czyli miejscowość, gdzie urodził się kardynał Stefan Wyszyński. Taka ciekawostka. Zaraz mamy województwo podlaskie.